kocham pana, panie Sułku. Odcinek 282. Może panie Słuchu, jedyny przestać? Cicho! No właśnie, cicho! Pani cicho! Pójdę na spacer, dobrze? Co? Mówię, że pójdę sobie tymczasem na spacer, dobrze? Nie! Nie dobrze! Niech pani sobie na razie nie pójdzie! Jeszcze czego? Co pani taka blada? Od tego pana śpiewania taka jestem. I uszy pani jakoś tak jakby spuchły. Nie zauważyłam. A może rzeczywiście. Tym bardziej niech pan mnie puści na spacer, albo niech pan przestanie śpiewać. To jest nie do zniesienia. To zależy dla kogo. Ja to znoszę świetnie. A ja nie. Dlaczego? Może dlatego, że pan śpiewa nazbyt głośno. O, w każdym razie bardzo dynamicznie. Naprawdę? No niech mi pan wierzy. Mam taki mocny głos. Tak, bardzo mocny. I wyraźny. Aż za bardzo. Tak przypuszczałem. A kiedy tak ze sobą tutaj normalnie rozmawiamy, jak ja mam głos, pani zdaniem? No, normalny. No, taki mniej więcej jak wszyscy. A nie mam przypadkiem głosu jak dzwon? Jak dzwon? Jak dzwon? Nie, no raczej nie. Jeżeli już to... O, wiem. Pamiętam z dzieciństwa ten dźwięk. Na folwarku w posiadłości mojej rodziny była taka studnia. Wiem. Kot się w niej utopił. To też, ale nie o kota mi chodzi. A o kogo? Raczej o co? I przy tej studni był taki żuraw. A kto to jest żuraw? Raczej co to jest? To takie urządzenie do wyciągania wody. Z kolana. Ojej, nie, ze studni. Ja myślałem, że z kolana. Dlaczego pan tak myślał? A dlaczego nie? A o czym ja mówiłam? Nie wiem. No, ja też nie wiem. Zaśpiewać? Nie. Już wiem. Pytał pan, do czego podobny jest pana głos? Do dzwonu. Właśnie nie. Do kota. Co się utopi. Też nie. Zaraz, Jezu. Folwark rodzinny, studnia... O, mam. Żuraw. Do wyciągania wody. Ale nie z kolana. No tak. I właśnie ten żuraw tak skrzypiał, jak w pewnym sensie pan. No, w każdym razie bardzo podobnie. No proszę. Niby ja, a żuraw. No tak. No na to wychodzi. Jednym słowem. Przepiękny dźwięk, tak? No, co kto lubi? Nie przepiękny? Ja go lubię. Powiem inaczej, ja się do niego przez te lata przyzwyczaiłam. Ale inni nie. No, w każdym razie nie wszyscy. A niech pani posłucha. O Boże! Tak się pani wzruszyła. Nie! O mało nie ogłuchłam. Żuraw! Jak żuraw! Ogólnie, jaki to jest głos, co ja go mam? Bas to jest może? Nie, chwalić Boga nie bas. Jeszcze nam tu w mieszkaniu pana bas potrzebny. Wiem! Baryton. Też nie. No to... Co to jest wreszcie? No, chyba tenor. No pewnie, że tenor. I mam tenora. Cicho. Niech pan się tak tym tenorem nie wydziera, proszę pana. Tenor to jest coś dla mnie ciekawe. Czy nagle go dostałem? Czy mam go od dawna? Tylko nic nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy. Po prostu jak ja byłem głupi. Cicho. Ja nic nie mówię. Zanim mówiła pani, wiem.
wcale się nie dziwię. Pani też dotąd nie wiedziała, że mieszka pani pod jednym dachem z tenorem. No nie. Myślała pani, że mieszka pani po prostu z jakimś tam panem Sułkiem i kropka, tu masz się los. Z tenorem pani mieszkała i mieszka pani dalej. Bardzo pani zazdroszczę. No nie ma czego. Jak to nie ma czego? Niech pani nie będzie bezczelna, gdybym ja mieszkał z tenorem. No przecież pan mieszka. Ja? A kto? Pani mieszka. Ja nie mieszkam. A gdzie pan mieszka? Tu. A gdzie tenor mieszka? Też tu. No to pan też przecież mieszka z tenorem, tak samo jak ja. Sam ze sobą mieszka? No między innymi. A o tym nie pomyślałem. No. Ale rzeczywiście, no tak. To zmienia postać rzeczy. Niczego to nie zmienia. Mieszka pan już, tak jak pan mieszkał. No. Co innego mieszkać z tenorem, niż nie mieszkać. Są pewne różnice. Choćby sam zaszczyt, że się jednak mieszka z kimś takim. Nie każdy sobie, tak jak my, mieszka z tenorem, no, z tenorami. No tak, na pewno nie każdy. W każdym razie w Polsce. We Włoszech to już prędzej. Dlaczego? Bo moim zdaniem tam jest w ogóle więcej tenorów. No i... Ojej. No nic, no dałam się panu wciągnąć w ten absurd. O czym my w ogóle rozmawiamy od 10 minut? O zaszczycie. Jakim zaszczycie? No niech się pan opanuje. Niech się pani opanuje. Koło takiego tenora to się na palcach chodzi w domu. I dba się o niego, i o jego głos, jajek. Trzeba będzie dokupić i słonych paluszków. To co też panu chodzi po głowie? Też? Gdzie? Nigdzie. I jak się panu zachciało? Już pan dzisiaj jadł. Zaśpiewa? Nie. Muszę sprawdzić, czy nie straciłem głosu. Może zaśpiewam. Hej, hej, dziewczyno moja, dobra? Nie, no bo bardzo pana proszę. To może to nie ja byłem Ewą. No to nie, to bardziej nie. Do pana zresztą to nie pasuje. No. A co pasuje? No, swoją drogą, no to pomyślałam sobie, że życie z takim tenorem, nawet sławnym, ma jednak swoje minusy. Do tej pory nie zdawałam sobie z tego sprawy. No bo gdyby rzeczywiście był pan słynnym tenorem i od samego rana do wieczora śpiewałby pan na każde zawołanie, można by było chyba błyskawicznie oszaleć. Ja jestem tenorem, mam taki głos, mam tenora! Ale panu to tak jak wszystko przejdzie. Pomęczę się jakiś czas i tyle. Albo po prostu pan w końcu ochrypnie i po tenorze. No... Niech pan się swobodnie wydziera. Mogę? Proszę bardzo. La, 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 la. Głośniej. La, 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 la. O, mordy. Potem, szkoda, cicho. Jaki spokój. Jaka cisza. Od razu to trzeba było. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha, zwłaszcza wieczorem, odzywał się podborem tenorem. Do usłyszenia.